A propos dobrej zmiany i naszego sojuszu polsko-żydowskiego, wielkiej przyjaźni, 27 stycznia rozpoczął się ten obłudny cyrk wokół starcia polsko-żydowskiego. Poprosiłbym Cię o komentarz. 27 stycznia wszystko się zaczyna, 30 stycznia rzetelnie, wiarygodnie i wielce sumiennie Tomasz Szatkowski, eksponent amerykański w Warszawiwie, prawa ręka Macierewicza Antoniego, ministra, spotyka się 30 stycznia, czyli 3 dni. Jesteśmy tu, w Polaczków tresujemy na linii antyżydowskiej, bo już można, już trzeba, należy gadać tak jak trzeba, a Tomasz Szatkowski spotyka się ze sztabem generalnym, z szefem sztabu generalnego żydowskiego w Jerozolimie. No tak, a polskie sieci energetyczne podpisują umowę ze swoim strategicznym partnerem, czyli odpowiednikiem z Izraela, na, uwaga, działanie w sferze bezpieczeństwa. O, super. Tak? No tak, polskie tak, sieci tak, energetyczne mają za partnera od bezpieczeństwa izraelską firmę. A system rakietowy Homar ma opierać się na rozwiązaniach i na rakietach izraelskich. Tak, brawo Jasiu! Tak, tak, brawo tak, Jasiu. Tak, Proca Dawida to się zdaje się nazywa, prawda? Żelazna Mycka w Warszawie. Tak, no ten układ, bo to jest wiosna, zima, przednówek, wiosna, które zaprawdę przyniosły sporo chwil prawdy. Chwil prawdy, takie punkty docelowe. Może jeszcze, żeby to rozszerzyć, jeszcze zwróćmy uwagę, że sztandarowy projekt dobrej zmiany, czyli prawda o zamachu smoleńskim, właśnie niniejszym, wierna klientela musiała jakoś, nie wiem, jakoś to wszyscy chyba jeszcze trawią, bo właśnie usłyszeli, że niczego takiego nie będzie. Ale zrobili, prawda, to bez jakiegokolwiek poczucia niesmaku, nie? Znaczy, nie, wszystko jest tam w porządku, także nie ma i nie będzie żadnego raportu. Ustawa antyaborcyjna, to znaczy, to nawet za dużo powiedziane, to jest propozycja pewnej korekty prawa, która uczyni mordowanie bezbronnych, nienarodzonych trudniejszym w świetle prawa, i to zostało schowane do szuflady na komisji parlamentarnej. Degradacja nieboszczyków Jaruzelskiego i Kiszczaka to jest ponad możliwości. Oczywiście tutaj taki szczegół, że co zauważył bloger Obserwator, myślę bardzo trafnie, że kto degraduje, ten tym samym uznaje prawomocność awansu. Więc to pewnie trzeba by inaczej rozwiązać, trzeba by to rozwiązać w trybie nowej przysięgi składanej przez wszystkich funkcjonariuszy i wszystkich żołnierzy. Tym niemniej prezydent Belwederski nie proponuje żadnego lepszego rozwiązania, tylko po prostu to wyrzucił do kosza. Znaczy, umówmy się. Ale, bo to chcę dojechać do kropki jednej, że mianowicie niektórzy po stronie znękanych, skołowanych patriotów, oni chcą się jeszcze łudzić w tych sprawach, że to mianowicie zawiódł Duda. Tak. Że zawiódł Duda, natomiast Nowogrodzka jeszcze czuwa i póki prezes, premier, naczelnik jeszcze jest na tym świecie, to czuwa. To wszystko smutne. Otóż przypomnijmy, że nie minęło, a może właśnie mija pół roku od spotkania naczelnika prezesa żoliborskiego Kaczyńskiego z belwederskim prezydentem Dudą, po którym to spotkaniu był wspólny komunikat wykluczający publikację aneksu do raportu o likwidacji WXI, bo tutaj wyjaśnienie dał nam pan Kaczyński, że to naprawdę jego zdaniem to jest niepotrzebne. Nie warto czytać. Więc ja myślę, że to jest naprawdę taka ostatnia wiosna, kiedy ci ostatni jeszcze hołdujący złudzeniom mogliby i powinni przestać się łudzić. Czy myślisz, że Macierewicz Antoni, Kaczyński Jarosław, pan Szczerski Krzysztof, czy prezydent Juda, skoro rzecz oczywista, sam bym nie pojechał, nie wezmą udziału w defiladzie zwycięstwa 9 maja w Moskwie, to czy udadzą się na tę samą defiladę 9 maja w Jerozolimie, gdzie będą mogli razem ze swoimi towarzyszami żydowskimi obserwować paradę sowieckich bojców w sowieckich mundurach?
Tak. Ja widziałem tę defiladę. Od zeszłego roku to 9 maja jest świętem państwowym w Izraelu. Izraelu? 9 maja jest świętem państwowym, rocznica zwycięstwa nad faszyzmem. Ja pozwólmy sobie na pewno, zapraszamy Państwa na tę defiladę do Jerozolimy. Po to, żeby zobaczyć, ja bym chciał zobaczyć prezydenta Judę Macierewicza Antoniego razem ze swoimi żydowskimi sojusznikami, kiedy obserwują paradę sowieckich bojców w sowieckich mundurach, bo Żydzi przede wszystkim eksponują ich, czyli po prostu, jeżeli mają się czymś pochwalić z przeszłości. Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Izraelu. To wszystko małe miki. Najpiękniejsze jest to, że w tej defiladzie jerozolimskiej, wiesz, jaki pododdział bardzo ważny bierze udział i maszeruje. Ja bym chciał widzieć to razem, jak Macierewicz Antoni z Tomaszem Szatkowskim siedzą. No tam idzie cały pododdział NKWD. Idzie cały pododdział NKWD, Żydów z NKWD. Zawsze mnie ujmuje, kiedy generał Mattis, generał Joe Dunford przyjeżdżają do Jerozolimy, to z pewną taką nieśmiałością... będą defilować NKWD-ści. Nawet nie. No, to tak, to oczywiście 9 maja, ale musimy wiedzieć, że każda wizyta wojskowych amerykańskich w Jerozolimie zawsze jest, to jest szansą przez Bibi, wykorzystywaną przez Bibi Netanyahu, żeby witali się z bojcami sowieckimi. Tak. Czyli żołnierze armii Żydzi z armii sowieckiej i ci z NKWD i z wojsk lądowych są tam przedstawiani Żydom. Bo jest jeszcze ta brzytwa, której się tonący patrioci i kibice dobrej zmiany jeszcze próbują się chwytać. Tak? Jaka to brzytwa? To jest taka brzytwa, że oni za liderami opinii, prawicowej, oni usiłują sobie dalej wmawiać, że mianowicie jest problem, teraz już nie ukrywajmy, że jest problem, ale to z tymi niedobrymi Żydami. Z tymi niedobrymi Żydami. A są ci panie dobrzy, tak, z którymi my, żeby dobrze polskie sprawy układać, to my musimy mniej mówić o tych złych. Tak. Senator Anders. Bo jest właśnie pan Weiss ciągle jeszcze w ostatnich dniach uaktywniony, pan Daniels na tym odcinku. Michael Shudry. Ale więc ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jeszcze rok temu pan Rywlin był takim dobrym Żydem, z którym pan Duda właśnie tam ramię w ramię, wtedy te frazesy Rzeczpospolita przyjaciół. Na cały czas. Rzeczpospolita przyjaciół. Czy mógłbym cię poprosić o komentarz, bo tutaj trzecia wojna światowa, półtorej dnia przed trzecią wojną światową przyjeżdża cała bezpieka żydowska do Warszawy. Pamiętasz we wrześniu, my tutaj nic nie wiedzieliśmy, a nasi serdeczni żydowscy przyjaciele już we wrześniu 2017 roku wiedzieli, na kogo grać i to, że pan Morawiecki będzie premierem. I Jony Daniels na smyczy bierze pana Morawieckiego i wiezie go do Nowego Jorku. Pan Morawiecki dwa razy był w Nowym Jorku we wrześniu i tydzień później na początku października. To legendyzowane było oczywiście tam i ONZ-em, ale przede wszystkim on tam sprowadzał Francję do Polski, czyli JP Morgana czy Morgana Stanleya, to nie ma żadnego znaczenia. Czyli wielki kapitał żydowski. Oni mówią nam, że amerykański, ale żydowski. I tam Jony Daniels, jak wprawny hodowca psów, sprowadził tam pana Morawieckiego, ponieważ już wtedy we wrześniu wiedział, że w grudniu zostanie on premierem. Dwa dni po uznaniu przez Trumpa Jerozolimy za stolicę państwa Izrael. I pan Jony Daniels, tam jest to na YouTubie znane, to nic, też żadne, tam skoligacił naszego przyszłego premiera z panem rabinem Szmulejem. Poprosiłbym cię o twój komentarz, coś spotkał się trzy dni temu z rabinem Szmulejem i o czym mogli tam rozmawiać. W ogóle kto to jest, ten rabin Szmulej? To jest taki rozrywkowy rabin, który na froncie nowych mediów, w internecie jest gwiazdorem, dowcipnisiem, żartownisiem jest. Z kimś takim spotyka się, to jest tak jakby, no nie wiem, z kim to porównać, może darujmy sobie porównanie, ale teraz jaką sektę on reprezentuje, ten rabin? On reprezentuje sektę Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch to jest sekta, której założyciel Schneur Zalman w swoim traktacie 200 już kilkadziesiąt lat temu napisał, że goje pochodzą od demonów,
że dobry Pan Bóg żydowski stworzył ludzi, czyli Żydów, natomiast goje, czyli człekokształtne zwierzęta, bydło, do posługi Żydom stworzeni zostali przez demony. Otóż z kimś takim, a ten traktat, bo to ktoś pomyśli, ja już o tym mówiłem, ale powtórzę, ten traktat, proszę Państwa, napisany 260 lat temu, ale on dzisiaj jest najczęściej bodaj drukowaną książką żydowską w świecie. Nie Tora, tekstem. Nie Talmud, tylko traktat Tania, traktat Schneura Zalmana z Litwy. Więc z kimś takim spotyka się pan Morawiecki, z kimś, kto jest wyznawcą i szerzycielem strasznego rasistowskiego kultu plemiennego. No z mojego punktu widzenia to jest satanizm. To jest satanizm po prostu. I pan Morawiecki został zakapowany na Twitterze przez tego pana, który napisał, że Morawiecki wysłuchał go spokojnie. Nie, zjedli koszerną kolację. Tak jak jesienią zeszłego roku, Państwo pamiętacie, nasi żydowscy serdeczni przyjaciele, bo oni nie ufają temu polskiemu bydłu i traktują ich jak zwierzęta. W związku z tym pierwsi wysypali naszych polskich patriotów, właśnie pana Morawieckiego, profesora Glińskiego, jeszcze paru innych tam senatorów. Konkludujmy. Jesteśmy, proszę Państwa, na etapie negocjowania przez warszawską post-PRL-owską elitę warunków przejścia do rezerwatu. No to... Warunki przejścia do rezerwatu. Jesień Czejenów. John Ford. Warunki przejścia do rezerwatu są negocjowane. No i cóż, i trwa równolegle casting na kandydatów do Polenratów, które mają obsługiwać to księstwo warszawskie. Do Polenratów są żelazni kandydaci. To jest nie tylko pan Morawiecki, ale zauważ pana Gowina. Pan Gowin, pan Gliński, jego pani wiceminister Gawin. Pani Anders. Pan Gowin powiedział, że Polska była ojczyzną Polaków i Żydów. Gawin jest wiceministrem? Małżonka. Pan Gawin jest, nie wiem, loża przewiduje dla niego jakiś pewnie bardziej odpowiedzialny jeszcze odcinek. Ludzie naprawdę poważni nie są wystawiani do fasady na jakieś tam nędzne stanowiska ministerialne. Leibfogelman naprawdę nie musi w głębokim zapleczu. Leibfogelman nie musi być eksponowany w polskim rządzie. Tak. Dwie rzeczy jeszcze, jeśli można. Poprosiłbym Ciebie o zwrócenie uwagi na to... Aha, wiesz dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie doszło jeszcze do rewoltu, ani do rewolucji godności? Rewolucji godności? Wiesz dlaczego? No. Dlatego, że nie ma tam amerykańskiej ambasady. Druga rzecz to a propos wojny w Syrii, wiesz... Lipiec 42, a propos wczoraj i dziś, lipiec 42 roku, czyli niecały miesiąc od rozpoczęcia operacji Barbarossa. Wiesz, jakie były straty niemieckie na froncie wschodnim? Wiesz, ile wynosiły? Bo my tak wiemy, oczywiście, mówimy o II wojnie światowej. Do 42? Od 22 czerwca do 30 lipca, jakie były straty niemieckie na wschodzie? W ciągu pierwszego miesiąca? W ciągu pierwszego roku. Pierwszy rok. Aha, 13 miesięcy. Po 13 miesiącach. Jakie były straty w zabitych, zaginionych i rannych? Niemieckie? Były straty? Straty niemieckie na wschodzie. No najgorsze były jeszcze przed nimi, ale i tak milion, już przeszli milion. 1 342 000. Więc oczywiście nie komentujemy ustawki w Syrii, ponieważ ustawka w Syrii jest po prostu fajną bardzo ustawką. Jest kolejnym otwarciem negocjacji waszyngtońsko-moskiewskich. Tak, ale może to zostać poprowadzone w stronę głębszego wikłania Polski w te akcje, jeżeli na przykład scenariusz przewiduje przeniesienie tej wojny poprzez akty odwetu rezunów islamskich na terytorium Rzeczypospolitej. I wtedy Polska sklinczowana z jednej strony przez rezunów islamskich, z drugiej strony, nie daj Boże, przez rezunów ukraińskich, których front można też tutaj kurek podkręcić i ogień podnieść, Polska w tym momencie może zostać postawiona wobec szantażu moralnego i konieczności przyjęcia uchodźców, nachodźców Bliskiego Wschodu. Ja nazywam to... Operacja Most 2. Ale to wiemy. Ja nazywam to strukturą państw bliźniaczych. Jak są miasta bliźniacze, to są państwa bliźniacze. Polin, Warszawiw, Polin,
telewizja, bardzo lubię to określenie. W jednym z wywiadów u Rafała zwróciłem uwagę, co mnie bardzo niepokoi. Bardzo mnie to niepokoi, na wzrastającą liczbę Pakistańczyków, Afgańczyków, Hindusów, Arabów mniej, dlatego że oni są bardzo wygodni, przyjeżdżają. Żydzi sądzą, jak sądzę, że z tym świetnie sobie poradzą. Ale nie o to chodzi. Że z tym świetnie sobie poradzą, że to jest wyzwanie, z którym oni już nauczyli się obchodzić. Oni po prostu postawią jeden, drugi wysoki mur, trochę karabinów snajperskich. To nie jest problem. Ale z tym sobie radzą. Prawdziwym wyzwaniem jest cywilizacja europejska, której resztki trzymają się jeszcze zasad katolickich. Tak, ale forpoczty zmian, musimy pamiętać, że kiedy ja zwracam uwagę na to, co Polacy fantastycznie pod względem słowotwórczym, leksykalnym, ja nie znałem tego słowa, nazywają tych uchodźców ciapatymi, więc ciapaci są forpocztą zmiany, to jest niezmiernie ważne. Dlatego, że to ma ułatwić później, to ma tak nas przyzwyczaić do zmiany. Naprawdę, w Warszawie jest ich, proszę Państwa, Migracje kryzysy kontrolowane. Już chyba ćwierć wieku temu na amerykańskich uczelniach broniono takich doktoratów o migracjach jako narzędziu wojny. Nie musimy Ulmana. Od razu bombardować przeciwnika dużymi rakietami, możemy ich zbombardować uchodźcami. Proszę Państwa, moje dzieci przychodzą, ja nie będę mówił o tym, że naprawdę ciapatych w Warszawie jest mnóstwo, wszędzie. Ja, w przeciwieństwie do władzy, ja jeżdżę autobusami, chodzę na piechotę i tak dalej, i tak dalej. Jest ich naprawdę mnóstwo. 3 dni temu moje dzieci przychodzą z parku. Bo komuś może być przykro. No. 3 dni temu przychodzą moje dzieci z parku i mówią, wiesz co, tato, tam bawiliśmy się z całą rodziną pakistańską. Ja wyglądam przez okno i moja córka mówi, wiesz co, to tak naprawdę są tacy, wyglądają na bardzo miłych ludzi. No. Czytam teraz dzieje wypraw. Bo ci ludzie sami ze siebie tego przecież nie wymyślili. Nie. To nie oni wpadli na ten pomysł, żeby zapłacić jakieś ciężkie pieniądze jakiemuś przemytnikowi ludzi, żeby pakować manatki jechać na kraj świata. To są migracje jako oręż wojny, migracje generowane. Moje dzieci bawiące się z Pakistańczykami w parku to jest pokłosie polityki żydowsko-amerykańskiej i na Bliskim Wschodzie i tak naprawdę, zwróćmy uwagę... Chodzi zatem o oswojenie. Tak, chodzi o forpocztę. Chodzi o oswojenie i na placu zabaw, i oswojenie z wyzwaniami na przykład w rodzaju ataków terrorystycznych. W niedalekiej przyszłości to do Państwa w miejscach pracy, w szkołach, na placach zabaw będą Wasi znajomi. Wasi członkowie rodziny mówili, ej, naprawdę, ci Żydzi to są bardzo w porządku, przyjeżdżają z pieniędzmi, z technologiami itd. itd. Mają normalne rodziny. O co Wam chodzi? Mają normalne rodziny, są konserwatywni, tak jak mówi nam Donald Trump itd. itd. Ale niezmiernie ważna jest rzecz taka, że kiedy zwrócimy uwagę na cały glob, to polityka amerykańska, przede wszystkim polityka żydowska przyczyniła się w ciągu ostatnich 8 lat, do 2011 roku, do jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie Żydzi razem z Amerykanami poszerzyli tak zwany, to się fachowo nazywa łuk niestabilności, czyli robiący się od Haiti po Malaję. On był węższy, ale poszerzyli aż po krainę U, bo oczywiście wyspa świata u chłopaków w Pentagonie, w ich strategiach jest nazywana One Singular Battlefield. Jesteśmy jednym polem bitwy, od Donbasu do Aleppo, droga krótka, po drodze mamy Warszawiw, po drodze mamy, i to naprawdę nieźli bandyci dbają o to, żeby po pierwsze było tutaj cały czas niestabilnie. Ja wczoraj chciałbym poprosić Cię jeszcze o komentarz do jednej rzeczy. Ja wczoraj, 2 dni temu spotkałem tutaj Jarosława Selina przed targami książki katolickiej. Potrzebno do niego przywitać. To jest ten, co obiecał Żydom następne 2 muzea, prawda? Tożsame. Więc podszedłem do niego, przywitałem się, powiedziałem, że nazywał się tam Tomasz Gryguć. Chciałbym panu serdecznie pogratulować tych wydanych 100 milionów złotych na żydowski cmentarz, bo on za to odpowiada, na żydowski cmentarz w Warszawie. On w pierwszej reakcji już podawał rękę z sygnetem do całowania, bo był szczęśliwy, że jakiś goj, idiota, filosemita tutaj przyjdzie i się cieszy, że jest naprawdę super. Ale mu powiedziałem właśnie w paru kilku zdaniach, że bardzo mnie niepokoi to, że to wszystko oczywiście bardzo źle wygląda i najgorsze jest to, że
zostaniecie zniesieni ze szczętem, najprawdopodobniej, tak jak Tusk został zniesiony przez Amerykanów w 2014 oni roku. Oni ciągle myślą, że załapią się do tych polemotów. Tak, ale i zapowiedziałem... Myślą, że wynegocjują to przejście do rezerwatu na tak dogodnych warunkach, że zostaną zatrudnieni w charakterze personelu. Pan Jarosław Sellin słuchał mnie z uwagą, nie powiedział żadnego słowa. Zapytał tylko, czy się wczytałem w tę ustawę dotyczącą 100 milionów. Ja powiedziałem, że się wczytałem i to w ogóle ta lektura wcale mnie nie upoważnia do tego, żeby wyrazać się bardziej oględnie na temat tego, co państwo zrobili. I bardzo zląkł się tego, a słuchał uważnie, bardzo zląkł się tej perspektywy, że mogą chłopaki z góry znieść ich ze szczętem, bo zastanawiałem się, na ile państwo, powiedziałem, nie wiem, na ile państwo jesteście tego świadomi. I powiedziałem mu, wie pan co, i tak naprawdę, powiem panu szczerze, że nas to wcale nie cieszy, że zostaniecie zniesieni, ponieważ po was przyjdą następni Volksdeutsche, następne władze polskojęzyczne. Pan Sellin zadał mi pytanie, my to znaczy kto? Ja mówię, narodowi katolicy. Zgadnij, jakiego argumentu użył jako takiego młotu na czarownicę, jako takiego finalnego, jeżeli nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co powiedzieć, to używam zawsze jednego argumentu. Zgadnij, jakiego imienia i nazwiska użył do presjonowania tych narodowych katolików. No dawaj, dawaj. A powiedział, mianowicie użył nazwiska Karola Wojtyły, Jana Pawła II, że ale no to Żydzi, to wy nie rozumiecie narodowi katolicy, że Jan Paweł II wyznaczył ścieżki, wyznaczył drogę nam, żebyśmy wiedzieli, co mamy mówić i co mamy myśleć. Poprosił cię o komentarz. Osobna historia lasu. Myślę, że w największym skrócie warto zawsze przypomnieć, że Jan Paweł II posługiwał się językiem literackim, poetyckim, który bez względu na jego intencje jest dzisiaj bezprawnie przytaczany, cytowany jako język prawa kanonicznego i politycznego. I to jest w większości przypadków bezkrytycznych słuchaczy, to jest głębokie nieporozumienie. Tak? Fetysza Kradziejowska. Słyszą o starszych braciach w wierze i no cóż, w większości nie kojarzą, że to było właśnie poetyckie, literackie nawiązanie do Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza i dają się tym szantażować. Ba, niektórzy ulegają autoszantażowi. Część elity katolickiej, czy zmodernizowanej elity katolickiej post-PRL-u, tak, ulega już autoszantażowi. Już, zauważ, zostaliśmy no, pośrednio zaproszeni na szkolenie poprzedzające dni judaizmu, nie na Czerską, tylko na Żytnią. Tylko na Żytnią, prawda? Już Czerska nie musi się wysilać, już z tej poczwarki wyleciał nie jeden czarny motyl, tylko całe stado jakiegoś robactwa i to się rozpełzło i teraz właśnie nawet i katolicka agencja dezinformacyjna czyni honory domu i obsługuje ten temat. Już nie musi się trudzić ani Czerska, ani inne jaczejki, jej pochodne dziedzice eurokomuny nie muszą się specjalnie wysilać, ponieważ ten odcinek działa samoobsługowo. Elita katolicka, w dużym stopniu także elita patriotyczna, narodowa, sama się knebluje, hołdując rozmaitym urojeniom historycznym i powołując się przy tym również na rozmaite autorytety, do których w tej dziedzinie także i Jan Paweł II należy, jest używany, chociaż jego w tej sprawie wypowiedzi znamionowały, powiedzmy tak grzecznie, oględnie, dalece niezadowalającą, niepełną wiedzę historyczną. Tak? Wiedzę historyczną. Zostawmy to już. Na te tematy. Ale już zostawiamy ten temat Jarosława Sellina i Karola Wojtyły. Ale wyjdź na chwilę do Karola Wojtyły. Został ogłoszony błogosławionym 1 maja 2010 roku. Nie ujęło to, że Imperium Amerykańskie poczuło się w odpowiedzialności do tego, żeby
skrócić dystans, jakby zaburzyć tę narrację, że błogosławionym został Jan Paweł II. I jak pamiętasz, 2 maja 2010 roku został zlikwidowany Usama bin Ladin w Abbottabadzie, w siedzibie wywiadu wojskowego pakistańskiego. Czynu tego dokonało rzekomo oddział Sealsów, team zespół, którzy już nie żyją. Zespół Team Six. Zwracamy uwagę na to, że do rozwiązań bardzo ważnych dla wielu państw, poproszę cię zaraz o komentarz o to. Ja tylko zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o poważne rozwiązania dla poważnych państw, które czują się zagrożone, to zawsze jest używana marynarka wojenna. Do likwidacji szefów karteli narkotykowych, poważnych szefów karteli narkotykowych w Meksyku, państwo meksykańskie używa jakich jednostek? Marinesów, Navy. Poprosiłbym cię o komentarz tylko do drugiego maja. 2 maja 2010 zostaje rozwalony rzekomo Usama bin Laden. Trzy miesiące później mają kraksę, 50% tak. tych Sealsów, bo 50% została eksponowana przez Obamę jako tych, którzy mogli pójść i mówić o tym i zarabiać na tym pieniądze, a 50% z tego teamu, który brał udział w tej rozwałce, 3 miesiące później w bardzo dziwnych okolicznościach zostaje zlikwidowana w tak zwanej katastrofie lotniczej. Zostali zestrzeleni w nocy, w górach. No cóż, poprosimy cię o komentarz. Ja myślę, że komentarz, że te fakty same mówią za siebie. Natomiast z tego przestroga wynika. Z tego wynika przestroga dla chętnych szabezgojów, dla tych, którzy zgłaszają swoje kandydatury do polenratów, że mogą się nie załapać. Który likwidował Usamę bin Ladina przez radio, kiedy to mówił, krzyczał dla Boga i kraju. Jeśli nawet załapią się i zostaną zaszczyceni zaproszeniem do udziału w jakiejś mokrej robocie, tak? Co potraktują jako wyróżnienie. To na przykład pan prezydent belwederski Duda przecież publicznie powołał się na swoją rozmowę w cztery oczy z generałem Benem Hodgesem. Pan Duda jest do tego stopnia nie w kursie dzieła, że to rusycyzm, proszę państwa, uwaga, rusycyzm, nie w kursie dzieła, że najwyraźniej nikt nie zwrócił mu uwagi na to, że są generałowie i generałowie, że pan Hodges akurat wtedy był trzygwiazdkowym generałem, więc... Bardzo dobry znajomy Tomasza Szatkowskiego. Ale to jest wszystko, to nie jest poziom polityczny. Nie, no, to jest poziom militarny, wykonawczy. Więc to jest dobre na Tomka Szatkowskiego. Pan Duda powołał się na poufną rozmowę z Benem Hodgesem. Oby mu Ben Hodges nigdy tego nie wypomniał, na przykład w swoich pamiętnikach, publikując relacje z tej rozmowy, z której by wynikało, że pan Duda został wtedy zwerbowany przez generała Hodgesa, bo teraz jak, skoro to była rozmowa w cztery oczy, to jak pan Duda miałby się przed taką insynuacją obronić? Stąd nauczka. Uważajcie, koledzy, koleżanki, szanowni członkowie, rzecznicy, przedstawiciele władzy warszawskiej, uważajcie, koledzy, koleżanki z otuliny propagandowej tego układu władzy, bo może was zaproszą teraz do tej czy innej brudnej akcji, może teraz się z wami wyręczą, ale może się okazać, że potem wy także zostaniecie wysłani. No, może jeszcze... się okazać, że albo skończy się tak jak w Abbottabadzie, albo tak jak w Smoleńsku. No właśnie, może was zapiszą na wycieczkę do jakiegoś egzotycznego kraju. Uważajcie, bo kto z chłopem pije, ten z nim potem pod płotem leży. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.